Monitorujemy jako Centrum Amron zmiany wartości cen średnich transakcyjnych na największych rynkach w całym kraju. Z tej analizy wynika, że z kwartału na kwartał te zmiany różnie wyglądają w poszczególnych lokalizacjach, ale generalnie obserwując zmiany cen wartości cen transakcyjnych, to od 2013 roku obserwujemy nieznaczny, ale systematyczny wzrost tych cen. W tej perspektywie 3-4-letniej on sięga w niektórych lokalizacjach 6-7% za te 3-4 lata. Jedynym takim regionem, gdzie te ceny spadły w tym czasie, to jest region aglomeracji górnośląskiej czy katowickiej. Natomiast w pozostałych lokalizacjach te ceny wzrastają. W drugim kwartale 2017 roku warszawska przykładowa cena średnia to jest 7700 zł za metr kwadratowy i wzrost w relacji do ceny sprzed 4 lat to jest 7,5%. Ten wyjątkowy spadek cen w aglomeracji katowickiej dla mieszkań będących przedmiotem obrotu w tym regionie wynika z tego, że stosunkowo nieduża jest liczba nowych mieszkań oddawanych w tym regionie, a ten wzrost cen w innych regionach kraju, w dużych aglomeracjach, wywoływany jest głównie tym, że sprzedawane są nowe mieszkania w lepszej lokalizacji, w wyższym standardzie i stąd ten wzrost cen, który monitorujemy od kilku lat.